Dobra, dziękuję bardzo. Tak a propos książek, proszę Państwa, którą pani tutaj pokazywała, Farba znaczy krew i jeszcze inne. Ja pamiętam z mojej młodości ukazała się taka naprawdę fajna książka Karl Kreutera, nie wiem czy myśliwi pamiętają, Rzecz o myśliwstwie za i przeciw. I to była taka książka niemieckiego autora, ale w bardzo przystępny i przekonujący sposób ukazywała jakby tę ekologiczną wartość łowiectwa, tak, jakby funkcjonowanie tego. Dobrze, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Było tylu chętnych, taka była burza, że nie mogliśmy zacząć tej sesji. Proszę bardzo, kolacja czeka, ale nikt nie dostanie kolacji, jeżeli się nie wypowiedzą, że mają jeszcze coś do powiedzenia. Proszę bardzo. Ja ponownie, bo dziennikarzy zapytali, jak edukować społeczeństwo o tym, że sarna nie jest żoną jelenia, że Borski to jest Borski, że nikt to jest drugi. Ale jak mam mówić ludziom, jak do nich dotrzeć, żeby powiedzieć im, że to pozyskanie drewna, że gospodarka łowiecka jest potrzebna? W jaki sposób w praktyce to zrobić? Znaczy myślę, że w praktyce edukatorzy leśni, którzy się tutaj od wielu lat spotykają, mają bardzo duży dorobek na ten temat, więc jakby panu mogę jako prowadząca sesję polecić albo kontakt bezpośrednio z ośrodkami edukacyjnymi Lasów Państwowych, LKP-y polecam, bo tam chyba ta edukacja jest generalnie najlepiej zorganizowana, rozwinięta i tak dalej, no i bardzo bogatą literaturę. Jest bardzo dużo w tej chwili już różnego rodzaju opracowań na różnym szczeblu jakby umiejętności i potrzeb i skoro pan jest studentem, to wszystko jeszcze przed panem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. On się wyłączył, się ale wyłączył. A następny dzień jest dniem warsztatowym, gdzie, prawda, zdobywamy, przekazujemy sobie wzajemnie doświadczenia i zdobywamy wiedzę, jak prowadzić zajęcia edukacyjne. Tak, tak, proszę bardzo. Żeby nie generować powitu we własnym gronie, tylko wyjść z kompromisem, to ja proponuję i Radzie Naukowej, organizatorom konferencji, może spróbujmy w przyszłym roku spotkać się na konferencji dotyczącej edukacji łowieckiej, tam poruszyć metody, sposoby. My możemy przedstawić to, co my już osiągnęliśmy w łowiectwie, w edukacji i może to byłby faktycznie dobry temat, jeżeli takie duże jest zapotrzebowanie. Na pewno jest warta rozważenia. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie będę pani słychać. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki mały problem. Jest włączony. Tutaj jest mowa o przeciwnikach łowiectwa i leśnictwa, ale ja też chciałam zwrócić uwagę na taki fakt, że myśliwi też sobie robią sami negatywny PR. No i no, niestety pojawiające się liczne filmiki na YouTubie, bądź nawet no, byłam świadkiem też takich rozmów moich kolegów, sama jestem myśliwym i to też rzuca się w oczy, że myśliwi czasami sprowadzają tą całą ideologię tylko do samego strzału i do jakichś krwawych scen. I to powoduje, że no niestety wzrastają negatywne jakieś takie opinie na temat łowiectwa i one są wytwarzane przez samych myśliwych. Taki problem zauważyłam. Dziękuję. To znaczy, proszę Państwa, negatywna opinia w społeczeństwie o myśliwych, ona się nie bierze sama z siebie. Trzeba przyznać, że myśliwi zapracowali na nią. Nie powiem, że wszyscy i że świadomie, ale niestety przy tej diagnozie stanu musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że nagłośniane są takie sytuacje jak zastrzelenie psa, z którym Pani wyszła do lasu, prawda? A te działania dotyczące regulacji populacji nie są nagłaśniane. Proszę bardzo. Przemysław Kowacki, okręgowy z Łodzi. Słuchajcie, macie tutaj całkowicie rację. Spotkaliśmy się tutaj, żeby pracować jakieś wnioski po tej konferencji. Większość tutaj stawionych przez poprzednich prelegentów
no potwierdza diagnozę postawioną tutaj przez Dianę Piotrowską. Ja nie twierdzę, że ja mam monopol na wiedzę. My jako Polski Związek Łowiecki mamy monopol na wiedzę. Uczymy się od was jako edukatorów przyrody, którzy żeście weszli tutaj w edukację o lesie dużo wcześniej. Zostały na to przeznaczone dosyć duże pieniądze, PR również. I co? Wizerunek leśnika zmienił się w tym czasie. My nie wyważamy otwartych drzwi, staramy się uczyć od was. Tylko trzeba nam troszeczkę czasu. To, co pani powiedziała, tak, myśliwi również wśród nas są osoby, które według mnie nie powinny posiadać broni i podejście takie, że krwawe łowy interesuje mnie tylko zabijanie, to moja teza jest taka, że ta osoba powinna być przebadana psychiatrycznie. Bo tak jak tutaj padło, przyjemność polowania kończy się z momentem oddania strzału i ktoś, kto mówi, że zabijanie sprawia mu przyjemność, to tak naprawdę to, jak powiedziałem, diagnoza odpowiednich lekarzy powinna to określić. Natomiast staramy się zmieniać, tak jak widzicie, nie jestem osobą taką, jak tutaj padały, stereotyp myśliwego. Mam również inne pasje, inne hobby, nie tylko łowiectwo, natomiast również na kursach dla nowo wstępujących, ja przynajmniej w Łodzi, staram się zwracać na takie zasady jak etyka. To, co trafia do internetu, tak jak tutaj padało, Facebook, wszystkie media społecznościowe, my musimy się nauczyć to wykorzystywać. Jeżeli nasi oponenci bardzo grają nam na materiałach przekazywanych, często zmanipulowanych, które trafiają do mediów, my też powinniśmy zastanawiać się trzy razy to, co umieścimy, zanim to pójdzie do sieci. Bo to żyje własnym życiem. Czasami z fajnego zdjęcia do tego zostanie dorobiona ideologia i tak naprawdę zmienia się zupełnie charakter tego. Jeszcze jedna rzecz. Myśliwstwo nie staje się, nie jest już elitarnym. Otwieramy się na nowo wstępujących. Kończy się teraz kurs, w czwartek jest egzamin. Jest 38 chętnych do tego, żeby być myśliwymi. Większość z nich to są osoby młode. Do początku swojej kariery zawodowych nie ma wśród tej grupy prezesów finansowych. Proszę bardzo. Panią widzę, pani będzie następna. Nie każda moja wyprawa do lasu kończy się strzałem, tak? Mój nauczyciel mówił mi, że ważne, że dane było widzieć zwierzę. I bardzo często wracam z lasu z ciekawym zdjęciem albo oglądając coś niesamowitego, czego on nie widzi. Staram się rozumieć ludzi, którzy są naszymi przeciwnikami, ludzi, którzy mają dość sporadyczny kontakt z tą zwierzyną, mieszkańców miast lub ci, którzy się przeprowadzą na wieś, kupią sobie swój własny kawałek kraju i, no i nie mają tak dalej pojęcia, co tak dalej, tak? Bo nie mieli tego kontaktu z tą zwierzyną. Oni podchodzą do tej zwierzyny bardzo tak indywidualnie. Dla nich jest to ta sarenka, ten dziczek. My myśliwi musimy myśleć w granicach całej populacji. Czyli mamy kraj, który nie jest z gumy i nie rozciągniemy go, tak? W tym kraju musimy zmieścić wszystko. I musimy tym ludziom faktycznie wytłumaczyć, że ta redukcja, to zabijanie, które się odbywa się zarówno w grupach płciowych, jak i wiekowych. Bo zwierzęta nie są monogamistami, nie jest jeden pan i jedna pani, tak? Tylko jeden pan i kilka pań, które jeszcze mają po kilkoro młodych. Musimy też nauczyć się z nimi jakby rozmawiać, a także walczyć z ich bronią, tak? Z tego powodu, że jeżeli widzimy podpis na stronie Ludzie Przeciwko Myśliwym, myśliwy w Polsce zabił orła. I jest faktycznie dwóch panów upozowanych z pięknym orłem. Tylko czy ktoś zwrócił uwagę, że na tym zdjęciu panowie, którzy pozują do tego zdjęcia, mają rysy no, trochę takie kaukaskie, Kazachstan, coś z tego rodzaju. Bardzo często zdjęcia, które są wykazywane na takich stronach, nie mają nic wspólnego z myśliwymi polskimi, którzy się zmieniają, bo my się zmieniamy. Może trochę za wolno, ale zmieniamy się. Natomiast nawet tutaj pan chyba z braci łowieckich, to zdjęcie, które było z dużą ilością zwierzyny ułożoną na tle tego samochodu, to były, zdaje się, wilki. To nie było zdjęcie z Polski. Słychać. Dzień dobry, Katarzyna Kośka. Ja mam jeszcze tylko taką małą uwagę do tego, co powiedział pan przed chwilą, bo jestem i leśnikiem, i myśliwym.
I nie zgodzę się z tym, że każdy myśliwy, który jakby jest chory psychicznie, jeżeli już zastrzelił coś, tak? No i kto jest tutaj myśliwym, niech podniesie rękę. Kto nie odczuwa satysfakcji z tego, że udało mu się pozyskać tą zwierzynę, że trafił? Nie pozyskać, ale zdobyć. I ja nie czuję się chora psychicznie, ja jestem i odnoszę całą tą etykę i kulturę łowiecką staram się stosować, tak? Ale to, że trafiłam, to czuję, no jest jakieś to, nie wiem, no, że udało się, że to całe polowanie się zakończyło, tak dalej. Ja nie mówię o patroszeniu i całej tej reszcie, tylko o samym elemencie tego, że udało się pozyskać tą zwierzynę, że nasz strzał był celny, że nasze treningi strzeleckie się udały, że to, że ktoś nam nauczył nas tego, że strzela się do takiej, a takiej innej zwierzyny, też się to na to przełożyło. Dobrze, głos myśliwej. Zaraz będziemy. Paweł Staniszewski i później pan. Idziemy po grząskim gruncie, ja troszeczkę może stanuję. Paweł Staniszewski, Katedra Użytkowania Lasu. Podkreślam to katedrę, dlatego że bardzo się cieszę, że zaobserwowałem, że większość państwa zauważyła i popiera to, że powinniśmy przestać wstydzić się tego, że użytkujemy las. Łowiectwo to także użytkowanie lasu. Ale nie o tym chciałem mówić. Bardzo mi się podobał referat pani Diany i nie odpowiem tu na pytanie pana, bo pan nie otrzymał odpowiedzi. Ja wręcz przeciwnie, włożę jeszcze kij w mrowisko i dołożę problem, który może jako niemyśliwy gloryfikuję niepotrzebnie, ale ponieważ dużo rozmawiam z osobami, które właśnie nie są leśnikami, nie są myśliwymi, ale zaznaczam, osobami, które chcą słuchać argumentów, mam wrażenie, że o wiele łatwiej jest przekonać ludzi do tego, o czym pani mówiła, do konieczności regulacji populacji, do gospodarki łowieckiej racjonalnej, a znacznie trudniej przekonać do tych rytuałów łowieckich, którymi my się słusznie szczycimy, bo jest to piękna tradycja, ale ta dla nas piękna tradycja, dla wielu osób jest nie do przyjęcia. Tu radziłbym ten problem edukacyjny jako niefachowiec, przynajmniej jeśli chodzi o łowiectwo, skierować. I taka jeszcze ostatnia refleksja ogólna. Nasza dzisiejsza konferencja rozpoczęła się od bardzo, bardzo ładnego sformułowania Ani, przepraszam, pani naczelnik Ani, która powiedziała, że adwersarzy warto wysłuchać. Zresztą mamy to jak chłop krowie na miedzy napisane na ekranie. I troszkę szkoda, że pojawiły się tu także opinie, że adwersarza należy zwalczać. Tego typu retoryka w niezależności od tematu. Ja się jej boję po prostu. Dziękuję. To znaczy tak, zwalczanie powoduje tylko eskalację konfliktu, także przede wszystkim współpraca, dialog i różne płaszczyzny porozumienia, tak? Pan, później pan chciał, tak? I później pan. Już mogę? Adam Dudzin, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Trochę może tutaj wspomogę też kolegę łowczego z Łodzi w jego wypowiedzi. Wydaje mi się, że tu nie chodziło o to, że myśliwy, który strzela i trafia, jest chory psychicznie, tylko chodziło mu bardziej o myśliwych, którzy strzelają za wszelką cenę. Nieważne, czy ta zwierzyna jest na odległość strzału, na 500 metrów, za krzaczkiem, on musi strzelić, bo jego po prostu boli, on widzi zwierzynę. Ja tak samo jestem myśliwym, jestem leśnikiem, jestem edukatorem i naprawdę jeżdżąc na polowanie, ostatnia sytuacja, siedziałem, wyszła mi sarna, no miałem ją w ostrzale, tak? Co z tego? Położyłem sobie broń na podpórce, złapałem ją w lunetę, poprowadziłem, odłożyłem broń, idź sobie z Bogiem dziewczyno, nie mam do ciebie chęci strzelać. Naprawdę w tym naszym łowiectwie trzeba się zastanowić i to mieć zakodowane tutaj w głowie, kiedy ściągnąć spust, a kiedy dać sobie spokój. I myśliwi, którzy w ten sposób myślą i tak podchodzą, to są prawdziwi myśliwi. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak mówić do ludzi, mówmy szczerze i nie bójmy się wytykać naszych błędów. I chodzi tutaj i o leśników, i o myśliwych. Będąc ostatnio na spotkaniu z drugą klasą podstawówki, z tematów leśnych, ja się nie boję przyznać do tego, że jestem myśliwym. Do tego, że strzelam, do tego, że zabijam, mówię otwarcie, tak, zabijam, to nie jest dla mnie temat tabu.
ale na pytanie dlaczego zacząłem to tłumaczyć. Jeżeli chodzi o regulację populacji, to w zależności od grupy wiekowej. Natomiast dyskusja zeszła na to, w zasadzie na tych nienormalnych myśliwych, na to, co się dzieje na Facebooku, na tych myśliwych, którzy się szczycą tym, że on strzelił zwierzę na 200, 300, 400 metrów, bo ma dobrą optykę, dobrą broń. Pamiętam, że te dzieci na początku były zburzone. Boże, pan taki fajny w mundurze, leśnik, myśliwy i pan zabija. Ja mówię, tak zabijam. Mówi, ale ja polując myślę, co robię, bo ja... Prognostyk, żeby skracać wypowiedzi, proszę Państwa, bo kolacja czeka, ale skończy się. Ja mam jeszcze to dobre, że tradycje łowieckie przekazał mi mój tato, który poluje 14 lat. Ja poluję 15 lat i ja jeszcze myślę, co robię. I rozmawiając z tymi dziećmi, skrytykowałem tak samo siebie za błędy, które popełniam, tak samo myśliwych, którzy popełniają błędy. I pamiętam, jak dziś te twarze dzieci, które były rozdziawione, patrzyły na mnie. I w zasadzie w momencie końca dyskusji nie było już bulwersu, że ja jestem myśliwym, bo ja zostałem potraktowany, to, że ja poluję, to, że ja widzę ciemne i jasne strony łowiectwa i potrafię się do tego przyznać, wywołało dużą aprobatę wśród tych dzieci. Także mówmy szczerze, nie bójmy się mówić tego, co robimy i krytykujmy też sami siebie, bo wcale nie jesteśmy święci, my myśliwi i my leśnicy. Dziękuję bardzo. Ja tylko krótko, koleżanka mnie źle zrozumiała. Tak jak tutaj kolega esencję tej mojej wypowiedzi przedstawił, mi chodziło tylko o wyłącznie osoby, które czerpią satysfakcję z samego oddania strzału. Bez etyki, bez zastanowienia się, chodzi o sport, tak? Ja też poluję, też wykonuję polowania, i dla mnie przyjemność z tego to jest cała ta otoczka, że wyjadę z domu, posiedzę na ambonie, podejdę zwierzę i tak dalej. A sama przyjemność z oddania strzału niekoniecznie jest przyjemnością. To już później, naciśnięcie spustu to jest później już tylko ciężka praca. Jestem. Fajnie. Tak króciutko jeszcze Wiktor Naturski nawiążę tutaj do prośby pani rzecznik Diany, żeby następna konferencja była taka bardziej łowiecka. Mnie się wydawało, że bardziej łowiecko się już nie da, sądząc z tego programu, który mamy i z tego, w którą stronę konferencja zdryfowała, a to miały być trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej. Edukacja przyrodniczo-leśna chyba jest czymś dużo, dużo więcej niż taką edukacją rozumianą bardziej jako przedstawienie PR-owe, przedstawienie zawodu, nie wiem, czy hobby, tak? Łowiecka, strażacka, policyjna edukacja. My możemy sobie takie nazwy nadawać, natomiast edukacja jest procesem ustawicznym, który ma jakieś głębokie cele, który ma coś zmieniać, tak? I ta edukacja, ona ma swoje trudne tematy, które są poruszane. I to naprawdę nie jest kwestia odbioru przez społeczeństwo jednej czy drugiej grupy społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończymy o 8:00. Panie jeszcze, proszę bardzo, tam jeszcze ktoś. Ja tak krótko, kolega Czeska, Nadleśnictwo Trzebież. Ja tylko chciałam odnieść do referatu, w którym pan mówi o Jelonku Bambi i do uczuć. Nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, ale Paweł, Nadleśnictwo, które pokazało, złożyło życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka i tam wrzuciło te zwierzątka malutkie, te dzieci
No to też są dzieci. I nie da się edukować bez emocji. Nie ma edukacji. Sami Państwo tutaj nam przytaczali te różne grupy przeciwników, które grają ludziom na emocjach. I my też musimy pokazywać te emocje z różnych stron i musimy się do nich odwoływać. I Państwo też się nieświadomie odwołują, pokazując na przykład przy tej grze, takiej multimedialnej, gdzie pan myśliwy uwalniał sarenkę z wnyków. To też jest granie na emocjach i nie da się oddzielić edukacji i emocji. I trzeba to pokazywać z różnych stron i nie uważam, że to było coś złego, że to nadleśnictwo pokazało, bo to też są dzieci. Ostatni głos w dyskusji dzisiaj. Teraz oficjalnie. Anna Sokalska z nadleśnictwa Półtusk. Ja mam taką własną, w sumie przeżyłam taką sytuację, może dość prywatnie, bo to z mojej rodziny miało tyle właśnie trudną sytuację, ponieważ dziecko jest wychowywane w takiej sferze właśnie te biedne zwierzątka, nic my nie róbmy, dokarmiajmy ptaszki, one są święte, nic nie można zrobić. Jestem leśnikiem, nie jestem myśliwym. Trochę się to też gryzie z moimi poglądami, więc miałam taką sytuację, że przyszło do mnie dziecko i powiedziało tak, słuchaj ciociu, bo siostra starsza opowiadała mu, jak to miała przeżycie w dzieciństwie, że tatuś zabijał kurę i ta kura zbiegała bez głowy. Takie autentycznie dziecko mi zadało pytanie, chodzi do podstawówki, dość mądry chłopczyk. I ja mówię, no tak, no kurczę, jestem sam na sam z tym dzieckiem. Ja wiem, ja mu wytłumaczyłam, o co chodzi, delikatnie. Ale zaczęliśmy rozmawiać na temat innych zwierząt, że jest myślistwo, że są myśliwi, że jest łowiectwo, na czym to polega, oczywiście w przystępny sposób dla dziecka, ale nie unikając tego, że właśnie też regulujemy tą zwierzynę i jak to wygląda. Ja chciałam zaznaczyć tylko to. To dziecko wyszło, powiedziało do mnie, ciociu, to znaczy, że myślistwo jest potrzebne? Ja mówię, no tak, tak jest. Ja miałam satysfakcję. Ale chciałam wam zaznaczyć też się do Polskiego Związku Łowieckiego. Zdaliście sobie przykład tego, że przespaliście jakiś czas, że idziecie teraz w kierunku dzieci, ale musicie mieć świadomość tego, że to dziecko wraca do domu. Przespaliście jeden okres, ich autorytetem jest mama, jest tata, jest babcia. Ja jako ciocia miałam tą przewagę, ta siostra też miała jakąś przewagę, ale ja wiem, że jak on by poszedł z tym do babci, i powiedział, że ciocia mu to powiedziała, to ja bym była na plusie, bo to ja, ale jak to powiedziała pani... Ja przepraszam, ale ja myślę, że to... ...będziecie mieć problem, więc... Proszę Państwa, jest godzina 20.00, o 19.00 miała być kolacja i kończymy ten moment, w tym momencie oficjalną część, jest kolacja, po kolacji jest prezentacja mistrza głosów.